Cześć, tu Tomek Zielonego Pokoju. Witam Was jak zwykle w sobotę na dostawie naszych roślinek. Pierwsze co, to dziękuję bardzo za subskrypcję naszego kanału i prosimy o to, abyście nas subskrybowali, jeżeli żeście jeszcze tego nie zrobili, jeżeli uważacie, że nasze filmiki są przydatne. No i oczywiście o kciuki w górę również. Dzisiaj mamy kilka roślin z różnych poziomów, czyli i wilgociolubne, i niewilgociolubne, czyli te sukulenne, które ja bardzo lubię, oraz mamy też roślinę kolekcjonerską, która będzie nagrodą w naszym konkursie. Jest to syngonium Mottled Mojito, a konkurs polega na tym, abyście w komentarzu pod filmikiem napisali jakąś przygodę, którą pamiętacie, związaną właśnie z Dniem Wagarowicza, bo już 21 marca mamy kalendarzową wiosnę. Rozstrzygnięcie jak zwykle będzie w środę o godzinie 19 właśnie w wiadomości pod filmikiem. No a teraz zapraszam Was na naszą relację, gdzie opowiem więcej o wszystkich roślinkach, które mamy Wam do zaoferowania. No a więc zaczniemy od naszej roślinki, która jest w konkursie, czyli syngonium. Mamy tutaj syngonium, jak już wiecie, Mottled Mojito, roślina kolekcjonerska, poza tym jest roślinką pnącą. Jak widzicie, wytwarza takie właśnie korzenie powietrzne, którymi się również strzepia, rzeczy, po których się pnie. Można ją poprowadzić na paliku bądź na drabince, ale również można pozwolić jej się po prostu zwieszać. Syngonium jest pijakiem, oznacza to, że lubi dość dużo wody, czyli dajemy jej dużo wody odstanej i przygotowanej oraz odżywiamy tę roślinkę. Odżywiamy właśnie różnego rodzaju nawozami, najlepiej nawozy mineralne. Takie nawozy również znajdziecie na naszej stronie zielonypokój.pl. Pamiętajcie, że taka mała buteleczka 250 ml starczy na rok czasu nawet dla kogoś, kto ma średnią ilość roślin. Wracając do naszego syngonium, stawiamy je w miejscu dość jasnym, bardzo jasnym, ale nie w pełnym słońcu, a to tylko dlatego, żeby te piękne liście utrzymały swoje przebarwienie. Jeżeli będzie na jasnym stanowisku, te wszystkie ciapki będą bardzo białe. Jeżeli będzie na ciemnistym stanowisku, te ciapki będą bardziej szły w taki zielony kolor. To już zależy od tego, jak lubicie swoje syngonium. Będziemy trzymali je również w doniczce plastikowej, ale pamiętajcie o tym, że mimo że jest pijakiem, to nie lubi stać w wodzie, bo te korzenie szybko nam będą gniły. Dlatego też warto zastosować również tutaj drenaż na dnie doniczki, jeżeli będziemy je przesadzali. Ziemia do syngonium na pewno będzie z odrobiną torfu kwaśnego, ponieważ syngonium lubi pH gleby troszkę kwaśne. Drugą roślinką, która lubi też troszkę kwaśne pH gleby, jest monstera. Monsterę mamy tutaj przedstawicielkę, jest to Monstera Minima. Fajne, małe sadzonki, ale też bardzo gęste. Wszystkie monstery charakteryzują się tym, że mają dziury w liściach. Te dziury mają dlatego, ponieważ jak wiecie, w naturalnych warunkach wszystkie monstery są roślinami pnącymi po dużych drzewach. I właśnie gdyby były takie zwarte, bez dziur, to wówczas przy silnych powiewach wiatru wszystko by legło na ziemię. Czyli odczepiłyby one się od swojego drzewa, po którym się pną do góry, a te dziury w liściach właśnie sprawiają, że powietrze przefruwa pomiędzy liśćmi monstery i tak naprawdę dzięki temu ona może mieć ogromne liście, bo wiecie, że monstery, szczególnie delicioza, mają ogromne liście, ale dalej może się pnąć po liściach w warunkach naturalnych. W domu możemy zapewnić takiej monsterze palik, jeżeli chcemy, aby te liście były dość duże. Poza tym warto też, głównie w okresie letnim, zraszać przynajmniej raz w tygodniu monsterę. Można tutaj zastosować olejek nim podczas zraszania, co jeszcze jakby poprawi warunki zdrowotne naszych monster. Olejek nim nie tylko sprawia, że te liście są piękne, błyszczące, ale również też odżywia nasze monstery i są one wtedy bardziej odporne na jakiekolwiek ataki szkodników. Monstery zawsze musimy posadzić właśnie w glebie jakiejś bigosowej, czyli przepuszczalnej, czyli wymiana musi być od razu najlepiej takiej gleby. Pamiętajcie, że my możemy to dla Was zrobić tutaj. Przy kupnie monstery wystarczy zaznaczyć przesadźmie oraz odpowiednią ilość gleby, jaką potrzebujemy. W tym przypadku będzie pewnie litr.
Poza tym monstery oczyszczają powietrze, jak wiecie, wszystkich formaldehydów, benzenów, czyli bardzo, bardzo użyteczne roślinki. Miejsce jasne bądź miejsce półcieniste. Jakie macie miejsce, w takim miejscu monstera będzie nam pięknie rosła. No i podlewamy wtedy, jeżeli gleba całkowicie przeschnie, czyli musi przeschnąć bardzo na wiór i dopiero wtedy podlewamy naszą monsterę. Pamiętajcie, monsterę lepiej przesuszyć, ponieważ te liście będą się właśnie tak zwijały, niż ją przelać, bo wtedy niestety jak złapie chorobę grzybiczną, to ciężko się takiej choroby pozbyć. Drugą rośliną, która oczyszcza powietrze z toksyn, jest fikus, takich znowu gęsta, malutka sadzonka, ale bardzo gęsta. Fikus tineke tutaj, z takim właśnie bardziej moro kolorem, wojskowa roślina można by powiedzieć. Fikusy, po pierwsze, czego nie lubią, to na pewno kurzu na swoich liściach. Czyli tutaj znowu olejek nim będzie czynił cuda i raz w miesiącu warto sobie takiego fikusa przetrzeć roztworem z olejku nim. A jak go używać i jak go stosować, podlinkuję Wam filmik pod naszym właśnie, pod naszą dzisiejszą relacją. Ziemia będzie dedykowana dla fikusów, czyli dość przepuszczalna z dodatkiem perlitu. Poza tym fikusy lubią małą doniczkę. Ale oprócz tego, że lubią małą doniczkę, swój środek czy ciężkości mają bardzo wysoko, czyli tutaj w czubku. Dlatego też warto tą doniczkę mieć dość ciężką, na przykład taka terakotowa bądź ceramiczna donica, aby nasz fikus się nie przewrócił. Poza tym tutaj będzie stanowisko jasne dla naszego fikusa i możemy go obracać, ale nie zmieniamy jemu stanowiska. Fikusy nie lubią zmieniać z jednego miejsca na drugi i pamiętajcie, powiewy zimnego powietrza zarówno dla fikusów, jak i monster nie są wskazane. Powróciła też do nas najładniejsza chyba z trzykrotek, Quadricolor. Trzykrotka, która nie dość, że pięknie kwitnąć będzie takimi malutkimi, białkłymi kwiatkami, to ma cztery kolory w jednym. Tutaj widzicie, jest albo całkiem fioletowa, fioletowa z zielonym, albo zielona z fioletowymi paskami, albo też całkiem zielona. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o trzykrotki, to bardzo lubi być przycinana. Jak ją przycinamy, ona wtedy się ładnie nam zagęszcza, a te przycięte łodygi można szybko bardzo ukorzenić w wodzie, no i dosadzić do swojej trzykrotki, żeby jeszcze ją odmłodzić i zagęścić. Lubi dość dużo wody, ale trzykrotkę podlewamy przez podsiąkanie od dołu, ponieważ jest tu bardzo, bardzo gęsto. Gdybyśmy zalali to wodą, to te piękne liście by zbrązowiały od tej wody. Jest to roślina słońca, czyli bardzo, bardzo dużo słońca dla tej roślinki, aby pięknie rosła. Oczywiście gleba będzie do trzykrotek w tym przypadku. Przesadzamy ją jak całkowicie tutaj, jak widzimy w tym przypadku, korzenie przerosną nam doniczkę, to warto wtedy ją przesadzić do nowej doniczki. Poza tym roślinka bardzo łatwa w uprawie, jest właśnie polecana dla początkujących ogrodników, bo tutaj za bardzo z nią, jak to młodzi ogrodnicy lubią podlewać rośliny, także na tej roślince można się nauczyć, jak często podlewa się właśnie różnego rodzaju roślinki. Następną roślinkę podlewamy bardzo sporadycznie, ponieważ jest to sukulent. Jest to sedum burrito w tym przypadku, w takich mniejszych troszkę okazach, ale jak widzicie, niektóre z tych właśnie okazów mają już takie charakterystyczne dla siebie odstające, zwisające takie odnogi. Bardzo piękne sedum, liście tego sedum mają dużo wody w sobie, właśnie tutaj gromadzi sedum dużo wody w swoich liściach. Dlatego też podlewamy je jedynie przez podsiąkanie i to też bardzo rzadko. Jeżeli ten listek zacznie się marszczyć, czyli będzie miał takie pomarszczenia wzdłuż liści, to wówczas oznacza to, że roślinkę należy podlać. W innym przypadku nie podlewamy ją, ale trzymamy również w bardzo jasnym miejscu. Może to być parapet nawet okna południowego. Im jaśniejsze miejsce, tym ta roślinka będzie ładniej rosła, a nawet może nam zakwitnąć takimi małymi, białymi kwiatkami, jeżeli będzie miała takie dogodne warunki kwitnienia. Roślinka bardzo wrażliwa, czyli staramy się jej nie dotykać i nie głaskać, ponieważ właśnie tak jak tutaj widzicie, mogą odpaść te młode listki. Tutaj mamy właśnie taki przykład, że jeden listek odpadł, ale się nie martwimy, ponieważ na miejsce tego listka, jeżeli będą odpowiednie warunki, wyrosną jakby małe sedum. Już Wam tutaj pokażę. O, tutaj gdzieś mamy.
Tutaj, o, widzicie, takie małe sedum, o, tutaj takie małe babiczki rosną, czyli tutaj nie mamy się co przejmować, jeżeli chodzi o tę roślinkę. I znowu tutaj dla młodych ogrodników, dla początkujących, bądź dla wielbicieli sukulentnych roślin, bo można o niej zapomnieć nawet na kilka tygodni, ona sobie wspaniale bez naszej opieki daje radę. Nową roślinką, którą mamy, to jest patyczak. Patyczkach mieliśmy już różne, natomiast tego patyczaka jeszcze żeśmy nie mieli w naszej dostawie, w ofercie naszego studio. Możecie oczywiście wszystkie te roślinki zobaczyć również na naszej stronie zielonypokój.pl. Ta roślinka w warunkach naturalnych, może mi się uda ściągnąć, dorasta aż do 9 metrów długości. Jest epifitem, czyli ona rośnie jakby na innych roślinach. Należy do sukulentnych roślin, czyli bardzo łatwa w uprawie. Podlewamy ją sporadycznie. Ja tutaj powoli staram się ją wyciągnąć, żeby pokazać Wam, jakich rozmiarów są nasze tutaj okazy. Ona jest zakręcona, czyli trzeba by ją było tutaj odkręcić. Jest to roślinka zwisająca. O, proszę bardzo. Jest roślinką zwisającą, jak każdy patyczak. Oczywiście gromadzi dość dużo wody. Tutaj widzę, że już jest dość troszkę perlitu, czyli ona już ma tą glebę dość odpowiednią. Przesadzamy ją bardzo rzadko, ze względu na to, że jest dość delikatna. Zarówno korzenie tej rośliny, jak i sama roślinka jest dość delikatna. Miejsce będzie jasne na pewno. Widzicie? O, już mi się urwało. Ale to nie szkodzi, bo ona szybko tutaj regeneruje się. Miejsce będzie jasne, ale nie w pełnym słońcu w tym przypadku, ponieważ jest dość cieniutką roślinką i pełne słońce pewnie by spaliło nam tutaj nasze sedum. Jak widzicie, sadzonka jest bardzo, bardzo gęsta, także tutaj jest tego mnóstwo, jeżeli o to chodzi. Podlewać będziemy podlewali oczywiście przez podsiąkanie, czyli od dołu, taką roślinkę. Jeżeli tak jak tutaj mamy dziurkę tam wewnątrz, to zawsze warto też można odchylić i tutaj oczywiście lać wodę, ale wtedy bym tak przechylił troszkę doniczkę, żeby ta woda rozprowadziła się po całej powierzchni naszej rośliny. Jest rośliną bezpieczną dla zwierzątek, oczyszcza powietrze i oprócz tego warto o niej zapomnieć, czyli podlewać ją też raz na jakiś czas. Jeżeli ta doniczka będzie bardzo, bardzo leciutka, to wtedy podlewamy sobie naszego takiego patyczaka. Jedna z dłuższych roślin, bo dorasta, jak już wspomniałem, do 9 metrów długości, jedna z piękniejszych roślin. Pięknie wygląda zarówno powieszona, jak i stojąca na półce bądź na parapecie. Tutaj mamy naszego patyczaka. Odłożę go sobie na bok, bo chcę Wam pokazać moją ulubioną paproć. A jak już nas niektórzy oglądają, to jest oczywiście paproć moja ulubiona, nazywa się łosie rogi, Platycerium. Składa się jakby z dwóch rodzajów liści. Mamy tutaj liścia płonnego, z którego wyrastają, tutaj jakiś krót mamy, z którego wyrastają oczywiście listki. Tutaj z zewnątrz wyrastają listki z liścia płonnego. Po pewnym czasie nasza paproć, oczywiście te płonne liście zaczną robić się brązowe i drewnieć. Oczywiście tym się nie przejmujemy, bo to jest naturalny proces dorastania tej paproci, a to są właśnie takie młode listki. Te listki wszystkie są pokryte taką właśnie włoskowatym warstwą, jest to tak zwany kutner, dlatego też one wyglądają jakby były troszkę zakurzone, ale nie są. Tego kutnera nie możemy ani ścierać, ani nie możemy też zraszać. Jeżeli chcecie już troszkę podbić wilgoć tej roślinki, byście zraszali do góry, czyli żeby ta warstwa, ta źródło wody szło w górę, a na dół by tylko spływała taka delikatna mgła. Podlewamy zawsze przez podsiąkanie. Jest to będzie tutaj ziemia do paproci, ale z dodatkiem kory piniowej, ponieważ nasze łosie rogi rosną jako epifit. Czyli tutaj byśmy dali pół litra kory piniowej, pół litra ziemi do paproci, zmieszali i wtedy byśmy mogli sobie nasze łosie rogi przesadzić.
Poza tym będzie stanowisko dość jasne w tym przypadku. Większość paproci lubi ciemne stanowisko, akurat łosierogi możemy postawić w jasnym stanowisku. W pewnym momencie te liście, które przypominają właśnie łosierogi, mają taki kształt, zaczynają się troszkę zwieszać, bo one są dość dużymi liśćmi. Roślina znowu przyjazna dla zwierzątek i roślina, która oczyszcza powietrze. Na koniec mam dla Was największy egzemplarz, który występuje w naszej dostawie i będzie to stopa słonia. A więc na koniec zostawiliśmy sobie coś na deser, ale na taki duży deser. Jak widzicie tutaj, mamy dość ogromny deser, jest to Yucca elephantis overing. Roślinka, która należy bardziej do roślinek sukulentnych i jest przyzwyczajona do takich bardzo drastycznych warunków atmosferycznych, czyli dość dużo światła, gorąco, mało wody. No i to jest dla nas wskazówka, że tę roślinkę będziemy oczywiście wstawiali w stanowisko dość jasne, ale bym nie trzymał jej przy samym oknie południowym, bo pewnie by się popaliły te skórzaste, grube liście, ale w bardzo jasnym stanowisku. Słońce na nią oczywiście może padać. Jeżeli będziemy mieli dużo słonka, ona będzie fajnie nam zagęszczała się i będzie nam pięknie rosła. Liście będą takie soczyste, zielone. Jeżeli tego słońca będzie bardzo mało, wówczas ona się będzie wydłużała, będzie taka nijaka. Czyli zalecam tutaj bardzo, bardzo jasne stanowisko, dużo słońca dla naszej Yucci. Podlewamy, gdy ziemia całkowicie, całkowicie przeschnie, ponieważ ona lubi bardzo być przesuszona. Dlatego też podlewamy ją bardzo rzadko. W tym grubym tutaj korzeniu, tak zwanej stopie słonia, mamy dużo tej wody. Tą ziemię, ta ziemia mi się bardzo podoba z tego względu, że tutaj jeszcze dla Yucci rosną małe paprotki, czyli taki powiedzmy las. Ale tą ziemię należałoby wymienić dla ziemi dedykowanej dla palm i dracen yuc, ziemi bardziej takiej sukulentnej, przepuszczalnej. Yucca oczywiście jest rośliną, która oczyszcza powietrze, bardzo łatwa w uprawie. Także ten nasz okaz jest bardzo duży i wysoki. Niestety jest tylko na odbiór osobisty z naszego sklepu stacjonarnego w Oławie bądź we Wrocławiu. Na Tarnogaju. Także zachęcam wszystkich, którzy chcą mieć taką jedną, olbrzymią, wspaniałą roślinę w swoim salonie. Nasza Yucca elephantis overing jest dla Was. Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, miłego weekendu, a my wkrótce widzimy się na następnej dostawie. Na razie.